To ja na początek chciałem bardzo podziękować za zaproszenie, bo moja cała historia startupowa z Sylwapem się zaczęła na tej sali. Okej, dzięki. Więc trochę też o tym opowiem. No a poza tym, że fajnie, bo też tutaj przychodziłem na spotkania, jak miałem więcej czasu. Teraz trochę czasu jest mniej, więc nie mam tak zawsze okazji. Ale bardzo mi miło jest wpaść i bardzo dziękuję, że mogę być. Powiem wam o Sylwapie, a w ogóle o całej przygodzie z Sylwapem i wszystkim, co się stało po tym, jak prowadziłem to tutam.pl, projekt, który był finansowany z 8.1, w którym tu było dużo dyskusji, także mam za sobą też przygodę z 8.1. Pozytywnie wypowiadam się o tym programie i mimo całej swojej strasznej historii papierologicznej, była to super przygoda, w ogóle wprowadziła mnie w świat startupowy z papierologią i tak dalej. Radziliśmy sobie nieźle, nawet dostaliśmy wyróżnienie od PARP-u za to, że mieliśmy świetnie przygotowane papiery, ale kasę dostaliśmy i tak 9 miesięcy później, więc... Ale wciąż była niezła. Save up, fotopukujesz tam, gdzie chcesz, za chwilę wam o tym opowiem, trochę o sobie. Moje życie się bardzo zmieniło od czasu pobytu w Stanach. Miałem przygodę z Facebookiem, w którym pracowałem przez niespełna rok przy analityce webowej. Tutaj kolega o tym dużo mówi, więc temat super interesujący. Tam przez zupełny przypadek poznawałem ludzi w Krzemowej Dolinie różnych. Z jednych z ciekawszych poznałem Musk's, ale w Chinach, z którym gadaliśmy o Ukrainie, o polskich programistach, o PayPalu i tak dalej. No i podglądając tych ludzi i robiąc z nimi pranie w pralni za amerykańskie Quarters, po prostu stwierdziłem, że Startup Life jest fajne i chciałbym go spróbować. Więc przyjechałem do Polski, zacząłem program z 8.1, z totutam.pl i tak wkroczyłem w ten świat, który po prostu jest wspaniały i który kocham. Mimo że mało się wysypiam, to i tak go kocham. Mam blog, niektórzy mnie znają i tak dalej, także jak coś to zapraszam, choć od mądrości stronie, bo myślę, że jeszcze mało wiem, żeby się tam jakimiś definitywnymi wnioskami dzielić. Jak działa SaveUp i po co go mieć w komórce? Wyobrażam sobie taki case, że ktoś idzie sobie ulicą i widzi taki billboard z książką, albo z produktem CD, albo z płytą DVD, albo ma tą płytę w ręku, albo widzi ją u znajomych, albo widzi ją w gazecie, gdziekolwiek widzi zdjęcie tego produktu. Wystarczy, że zrobi zdjęcie SaveUpem i SaveUp mu pokaże w przypadku książek, ile taka książka kosztuje, czy ma odpowiednik e-booka, audiobooka, gdzie można ją kupić. Na razie za pomocą przycisku wyślij i kup można sobie wysłać na maila i dokończyć, że za chwilę będzie można kupić z poziomu telefonu. Kilka liczb, bo tu obiecałem Maciejowi Zieleńskiemu, który pisał do mnie maile, że powiem trochę o liczbach. Co my robimy? Mamy taką technologię, którą opracowaliśmy, zamienia ona taki obraz na punkty charakterystyczne, przetwarza go w zbiór punktów charakterystycznych. Tych punktów jest 100 do 200, to są piksele wraz z otoczeniem. Te piksele są wysyłane do serwera, tam są analizowane, porównywane z bazą okładek, których mamy obecnie 500 000, a za chwilę będziemy mieli 3,5 miliona, bo się dogadaliśmy z Empikiem. Taki obraz wysyłany z iPhone'a ma około 30 kB, pracujemy, żeby był jeszcze mniejszy. Jest obrabiany i wysyłane wyniki dzielą czas wysyłki na 20-60-20, czyli 20% czasu zajmuje przetwarzanie obrazu w telefonie, 60% czasu zajmuje jego wysyłanie do serwera i z powrotem, to jest operator, i 20% czasu zajmuje operacja na serwerze. Pierwszą książkę rozpoznaliśmy po czasie 90 minut, teraz rozpoznajemy je po 5 sekundach. A tutaj jest to, co miałem powiedzieć. Teraz mamy 500 000 okładek i chyba tam 200 tysięcy książek, za chwilę będziemy mieli 3 miliony. Naszym benchmarkiem takim, do którego się porównujemy, jest prędkość Edge'a, czyli jak ostatnio jechałem tą remontowaną gierkówką, tam był korek, to zrobiłem zdjęcie książki w samochodzie, przy poruszającym się samochodzie na Edge'u to jest 13 sekund, chciałem, żeby było mniej. Chcemy, żeby technologia była bardzo szybka, chcemy zrezygnować teraz z robienia zdjęć na rzecz automatycznego skanowania, ale tak też będziemy chciał pytany zadać, to rozwinę tą kwestię, jest niezwykle nudne, no, takie wywody. Czyli generalnie chodzi o to, żeby zrobić zdjęcie produktu, sprawdzić jego cenę, ale sprawdzić, czy ma odpowiednik elektroniczny. W przypadku płyty CD, czy jest MP3, w przypadku filmu, czy jest film do wypożyczenia i tak dalej, i tak dalej. Zaczęliśmy od książek na razie i rozpoznajemy e-booki, audiobooki. W przyszłości chcemy robić płyty CD, gry wideo, filmy i chcemy być w Europie. Byłem ostatnio w Berlinie na takiej prezentacji, na której pokazywałem SaveUp, rozmawiamy z zachodnimi inwestorami, to kolega mówi o doświadczeniach. Także te doświadczenia teraz też obrabiamy. Fuck barcode. Czyli wyszliśmy z założenia takiego, że kody kreskowe, QR kody kreskowe nas w ogóle nie interesują, bo jeżeli możemy zrobić zdjęcie, to nie trzeba drukować kodu kreskowego i QR kodu.
Także założyliśmy, że barcode zaimplementujemy w naszej aplikacji od razu i niech już tam sobie siedzi. Więc dogadaliśmy się z Amerykanami, którzy mają szybką technologię. Kupiliśmy, nie mogę powiedzieć za ile, tą technologię, w sensie wydzierżawiliśmy, wypożyczyliśmy licencję. Pierwszy save up pojawił się, za chwilę powiem kiedy, w Apple Store. Natomiast 1/7 pierwszych skanowań to były barkody, 1/3 to był tekst, czyli ludzie coś tam klepali do iPhone'a. Bo na razie jesteśmy na iPhone'ie, ale za chwilę będziemy na Androidzie. Where is the fucking money? W modelu freemium działamy, ale modelu jeszcze do końca nie wdrożyliśmy. Czyli tak, mamy 4 źródła przychodu. Po pierwsze, aplikacja będzie płatna, na razie jest bezpłatna, będzie płatna w jakimś tam modelu do wszystkich użytkowników, których mamy teraz, a nabieramy ich tam nawet w niezłym tempie. Aplikacja będzie docelowo bezpłatna, natomiast oczywiście będzie to model freemium, powyżej iluś tam skanowań będzie płatny. To Ameryki nie odkrywamy. Później druga sprawa jest model CPA i model CPC, czyli od sprzedanych rzeczy, od kliknięć. To jest drugie źródło przychodów. Trzecie źródło przychodów, jakie będziemy generować, to są indywidualne promocje na książki. Już teraz rozmawiamy z wydawnictwami, żeby ożywiać reklamę na billboardach, w gazetach i tak dalej. Czyli to jest obszar B2B. No i sama technologia. Zgłaszają się do nas sklepy internetowe polskie i nie tylko, serwisy ogłoszeniowe, żeby dostarczyć im technologię, pyknij zdjęcie produktu, my go rozpoznamy, dołączymy automatycznie opis i od razu go możesz telefonem wystawić na serwis, który rozmawia. Agencje interaktywne interesują się też takim czymś, żeby wprowadzać do aplikacji poszczególnych marek taką możliwość, pyknij zdjęcie billboarda i coś tam się stanie. Że tak to działa. Co dalej? Na co kasa? Maciej Zieliński chciał, żebym powiedział. Nasz team składa się z 3 typów ludzi. Jest nas prawie 20 osób. Pierwsze to są fotofreaks, ludzie, którzy pracują inżynierią rozpoznawania obrazu, drukują, wyklejają coś tam, fotografują twarze na ulicach i patrzą, do kogo jest ktoś potrzebny. Ostatnio zrobiliśmy na targach książki zdjęcie premierowi Tuskowi, wyszło podręczny atlas grzybów. Także oczywiście to są przypadki dopasowania, ale to są ludzie, którzy się tym zajmują. Później jest Buzz Jerks. Mamy zespół osób, którzy zajmują się bazem internetowym, obstawiamy 200 forów, inwestujemy w 40 awatarów, które dyskutują na 200 forach. Stawiamy własne zaplecze blogów, które linkujemy odpowiednio tak, żeby generować ruch dla aplikacji. Rynek jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o platformy iOS-owe, bo w Polsce urządzeń jest niewiele. Wszyscy się pytają, kiedy będzie Android, więc walczymy o ten trudny rynek. No i wszystkich nas łączy jakaś tam wizja produktu, robienia zdjęć, rozpoznawania obrazów i tak dalej, dlatego mam International Folks. Osobiście wierzę i nauczyłem się w Stanach strategii Broken Product, czyli nasz pierwszy save-up wyszedł na rynek po 80 dniach od momentu podpisania umowy inwestycyjnej u notariusza, czyli po 80 dniach mieliśmy produkt zaakceptowany w Apple Store. Miał skaner kodów kreskowych i niezwykle fatalnie działający skaner numerów ISBN. To było po 80 dniach. Po następnych 120 dniach wydaliśmy aplikację w Apple Store, która jest już z możliwością robienia zdjęć, rozpoznaje książki z dokładnością 88% w czasie po Edge'u 5 sekund, po Edge'u 13 sekund, po 3G po 5 sekund. Także to jest broken product. No i oczywiście liczymy na iterację. Już kilka razy się pomyliliśmy, chcieliśmy na początku być porównywarką cen, ale to już się zmieniło. Okazuje się, że rynek jest zbyt ciasny i odjeżdżamy trochę w bok. W chwili obecnej chcemy, żeby ludzie fotokupowali tam, gdzie chcą, czyli musimy przemycić na rynek informacje, żeby ludzie fotografowali produkty, które chcą widzieć, które chcą mieć. Zaczynamy oczywiście od książek, więc rozmawiamy z wydawnictwami i tak dalej. Rotacja 3 osoby, czyli z zespołu odpadły nam 3 osoby. Nie wiem, czy źle zarządzałem firmą, czy się nie sprawdziły, ale odpadły. Natomiast reszta z teamu się trzyma. Jeden team jest w Poznaniu, to jest team inżynierów i deweloperów oraz opiekujący się sklepami internetowymi, a drugi team jest w Warszawie. To jest team ten bazerów. Także ja jeżdżę, dlatego po dzisiejszej prezentacji muszę się zmyć, bo jadę jeszcze się do Poznania. Chciwy Venture Capital. Też tutaj byłem poproszony o to, jak się współpracuje z Venture Capital. Nie ma doskonałych Venture Capital, czy tam czy Angels. Nie ma doskonałych. W moim przypadku jest to Speed Up Group.
Nasza historia była taka, że zafascynowaliśmy się tematem w ubiegłe wakacje, zainwestowaliśmy z moim, mam trzech współzałożycieli, zainwestowaliśmy własne pieniądze, zatrudniliśmy dwóch gości, którzy robili research technologii rozpoznawania obrazu, jak ona działa i wierzyliśmy, że wybiją nas z tego, że jest bardzo trudna. Niestety tylko nas w tym utwierdzili, ale przez dwa miesiące rozwinęliśmy prototypy aplikacji działających na PC-tach. Następnie zgłosiliśmy się do konkursu Global Startup Challenge, który wygraliśmy, znaleźliśmy się w czołówce. I był to konkurs organizowany przez Xevin Investment i założycieli FileTube'a. Pojechaliśmy do Szczecina się tam prezentować, zaawansowani byliśmy w rozmowach. I to nam otworzyło drogę do rozmów z pozostałymi funduszami, które się zainteresowały pomysłem. Było ich jeszcze dwa, w sumie rozmawialiśmy z trzema. Czysta Chemia oraz wspólne rozmowy z zespołem, z którym współzałożyłem SaveUpa, doprowadziły nas do porozumienia ze SpeedUpem. Dla ciekawości powiem, że zupełnie olewam jakiekolwiek NDA, dorosłem już do tego i wszystkich, którzy się zastanawiają nad tworzeniem startupu, a utknęli na fazie NDA, powiedziałbym, żeby je zupełnie olali i wywalili do kosza. My działaliśmy ze SpeedUpem 4 miesiące bez jakichkolwiek papierów, wymienialiśmy się tylko maile i wszystko, co Bartek Gola mi przysłał na mailu, sobie wydrukowałem i leżało na biurku. To było nasze działanie. Finansowaliśmy się jak tylko mogliśmy. Po 3 miesiącach otworzyliśmy spółkę i dopiero zaczęliśmy normalnie działać. Także jestem żywym przykładem tego, że nie ma się co napinać na NDA, a dzisiaj z perspektywy już drugiego startupu, czyli no prawie 3 lat już istnienia jakby działania w startupach, mogę powiedzieć, że można ukraść komuś pomysł, ale tej wizji, którą ma founder w głowie, nie da się zrealizować bez niego. Czyli miałem takie doświadczenie też, że próbowałem otworzyć jeszcze poza SaveUpem dwa równoległe startupy, na które ja sam miałem pomysł w głowie i próbowałem znaleźć do nich ludzi. Jest to cholernie trudne, żeby do pomysłu, który ja mam w głowie, znaleźć kogoś, kto się w niego tak samo zaangażuje, jak ja w SaveUpa. Pomysły spaliły na panewce, nie udały się z różnych powodów. Także to jest pierwsza rzecz, znaczy jest niewiele zasad, które ukułem działając w startupach, a nie powtarzając tych książkowych, oczywiście wielkich Polów, Grahamów i tych różnych innych ludzi. Sam mogę powiedzieć jedną zasadę, w którą wierzyłem, NDA trzeba olać, bez pomysł ktoś wam może ukraść, ale i tak bez was go nie zrealizuje i fundusze inwestycyjne to wiedzą, więc nie mają żadnego interesu w tym, żeby kogoś oszukać. Także w naszym przypadku pomógł nam wygrany konkurs, de facto z funduszem, który organizował ten konkurs się nie dogadaliśmy. To spowodowało podniesienie naszego jakby rankingu w oczach innych funduszy, jak zwał, tak zwał. Mieliśmy już jakiś prototyp, więc coś tam mieliśmy, a w efekcie zespół SaveUpa, czyli my w sumie jako grupa, stwierdziliśmy, że wybieramy tego inwestora, ponieważ zadziałała między nami czysta chemia. Żadne jakieś tam umowy inwestycyjne, zapisy w paragrafach, to miało drugorzędne znaczenie. Więc drugą radę, jaką mogę dać, to jak się kogoś po drugiej stronie stołu nie czuje, to lepiej się zastanowić, czy może jeszcze kogoś innego zapytać o inwestycje. Myślę, że to jest cholernie ważne. A tu miały być rady. Robiłem w nocy tą prezentację chyba jakoś. No okej, okay, nieważne. Nie myśl, działaj. Te wszystkie gadanie o tym, że jakiś tam plan, tu kolega mówił o biznesplanie. Ja jakoś tak dorosłem do tego, że zawsze mówię, że najlepszym startupowcem na świecie był Krzysztof Kolumb, który przekonał króla, że udał mu kasę na statek i popłynął. Miał tam pewnie jakiś plan, narzędzia jakieś nawigacyjne, patrzył w gwiazdy i nie dopłynął tam, gdzie chciał. Z nami jest tak samo, to znaczy też tam gdzieś płyniemy i idziemy do króla, żeby nam dał pieniądze, ale prawdopodobnie nie dopłyniemy tam, gdzie założyliśmy. Natomiast ważniejsza jest ta wytrwałość w płynięciu. To jest trudne, bo słyszy się, że i tak wam się nie uda, to jest złe, to nie działa, tam teraz siedziałem z boku, znalazłem 4 bugi w SaveUpie. To jakby człowieka zniechęca na co dzień, ale ważne, żeby płynąć. Oczywiście trzeba jakieś milestony osiągać, zdobywać użytkowników i tak dalej, czyli nie myśl, działaj. Druga spała, zespół. Ogromnie ważny, cholernie ważny, najważniejsze, żeby byli, jak ja jestem gaduła, to żeby był w zespole milczek. Jak ja jestem nagrzany pozytywnie, to żeby był jakiś pesymista, żeby ciągle była dyskusja, żeby byli ludzie, którzy kwestionują punkt widzenia. To jest trudno, bo wydaje się, że jakiś tam guzik ma być w aplikacji, ja tak czuję i wszystko, w ogóle w nocy miałem sen, że tak ma być, a tu z drugiej strony gość przedstawia 20 argumentów, że tak ma nie być. Myślę i wierzę, choć tego jeszcze do końca nie sprawdziłem, że to jest podstawa dobrze robionej firmy. Pozwól pomysłowi rosnąć. Mój pomysł na SaveUpa rodził mi się w głowie 2 lata.
Jeszcze na naszej stronie save.pl jest tam to w paczce prasowej opisane. Jeździłem dużo autostradą, kupowałem dużo płyt, CD w Stanach i tak dalej, wydawałem kupę kasy. A w Stanach działa coś takiego, że jak się pokaże niższą cenę, to sprzedawca może obniżyć ją w sklepie, więc sobie kupiłem iPhone'a 3G i googlowałem, a zamiast googlować robiłem skanery kodów kreskowych, aż w końcu przyszła aplikacja Amazona i stwierdziłem, że i tak nie wysyła tego do Amazona, ja bym chciał widzieć gdzieś szerzej. I tak się rodził pomysł w roku 2008, a swój start znalazł w 2010, więc pozwólmy pomysłom rosnąć. Rozmawiajmy z ludźmi, którzy będą jakoś tam kwestionować, zadawać trudne pytania, próbujmy na te pytania odpowiadać. Ludzie znają wiele odpowiedzi, dlatego tak ważny jest feedback od użytkowników. Fuck D&D, powiedziałem. Startup hard to kill, taki post napisałem na blogu kiedyś. Trzymać koszty, znaczy w jednostce czasu spalać maksymalnie mało pieniędzy, ale realizować ściśle określone cele. Czyli na przykład jak sobie wybieramy promocję na lubimyczytać.pl, to zrobić tą promocję od A do Z dobrze, ale w jednostce czasu wypalać maksymalnie mało pieniędzy. Wtedy taki startup jest bardzo trudny do uwalenia przez inwestorów, bo wydaje mało pieniędzy, osiąga jakieś cele, może niedoskonale, może się wywala, ale leci bardzo precyzyjnie. Także na przykład realizacja budżetów, jak jest opóźniona w czasie, czyli mamy oszczędności, to jest bardzo dobrze. To znaczy, że myślimy i działamy, jesteśmy bardzo trudni do wywalenia, bo nawet jak nam się coś nie uda, a na pewno nam się coś nie uda, bo Kolumbowi też się nie udało, to mimo wszystko na jednostkę pracy spaliliśmy mało kasy. Oczywiście, żeby jechać szybko, trzeba często tankować, także to mało pieniędzy nie oznacza, że my teraz jesteśmy sknerami. Natomiast namawiam takiego myślenia, żeby starać się mało pieniędzy wydawać. Na przykład na konferencje można jeździć w nieskończoność. Jest tyle konferencji świetnych na świecie i tak dalej. Natomiast wysiłek poniesiony w to, żeby maksymalnie mało pieniędzy wydać, a odnieść jak największy zwrot, powoduje, że to się w efekcie tworzymy strukturę trudną do zabicia. Nawet jak poszukujemy nasz rynek, jeszcze ten ocean jest daleko. Także to jest bardzo ważne. Tam więcej tych rzeczy opisałem na blogu, jakby ktoś chciał. Staramy się być, tak umknuliśmy sobie maksymę wewnątrz firmy, czym Shazam dla muzyki, tym Save Up dla zdjęć. Czyli fotokupujesz tam, gdzie chcesz, czyli jak coś widzisz i sfotografujesz, to możesz to kupić. Jak leci muzyka Shazam, rozpoznajemy ją Shazam, możemy ją kupić. Ostatnio Shazam wprowadził taki model, że jak leci jakaś muzyka w reklamie, to jak się ją rozpozna Shazamem, to może sobie portki kupić w Gapie, chyba w Stanach tak było. To u nas chcemy dojść do takiego momentu, że jak coś widzisz, na razie książkę, zrób zdjęcie, sprawdź, gdzie jest papier, e-book i audiobook i kup to z poziomu telefonu. Jak dojdziemy do tego momentu, to rozpoczynamy wojnę o niszę, czyli wojnę o ludzi, którzy czytają książki, e-booki i audiobooki i mają telefony komórkowe. To będzie dla nas ogromne wyzwanie, natomiast to jest pierwszy step, do którego chcemy dojść. Koniec. Zwolnimy się przed czasem? Nie wiem. Powiedziałeś, że chcesz być w Europie, a dlaczego właśnie nie w Stanach? Dobre pytanie. Boję się Stanów, no bo są bardzo konkurencyjne. W Stanach wszyscy napierdzielają w patenty. My mamy taką technologię, która w Stanach już działa. Musieliśmy to mocno sprawdzać. Aczkolwiek wczoraj miałem taką telekonferencję przez Skype'a właśnie na temat wejścia do Stanów. I myślę, że za mało wiem na temat tego rynku od strony użytkowników. Musiał chyba więcej wiedzieć, rozmawiać więcej z ludźmi, więcej networkingu poczynić, żeby uczepić się jakiejś niszy rynkowej, którą mógłbym zdobywać. No w Stanach na przykład czytelnictwo e-booków i tak dalej jest kosmicznie rozwinięte. Tych aplikacji do ściągania, pobierania jest tak dużo, że nie jestem w stanie tego na razie ogarnąć. Przecież jeszcze za mało wiem. Ale nie, pytanie jest dobre. Pytanie rozwijać biznes, to muszę taką skalę, że się tutaj w Europie zjeść po prostu. No może nas zjeść Google Shopper. Ostatnio Windows, Microsoft wydał taką aplikację tam nawet na antwebie.pl kolega pisał.
Tak, no jest to możliwe, natomiast nie obawiam się tego, bo myślę, że staram się nie koncertować na ścianie, tylko na drodze, jaką jedziemy, więc żeby nie walnąć w ścianę. Więc znaczy, to jest dobre pytanie, ja nie znam tak wprost odpowiedzi na nie, muszę przyznać. Natomiast jak byłem ostatnio w Niemczech na przykład, to po pierwsze nikt mnie nie pytał o Androida. Rynek jest trochę inny, tam jednak nie ma takich oczekiwań, czy jesteśmy na Androidzie, iPhone w zupełności ludziom wystarcza. Rynek audiobooków jest wart 20 milionów euro rocznie. No i nie ma technologii na rynku poza eBayem i Amazonem, która by pozwalała sklepom na przykład sprzedawać e-booki w taki sposób jak nasz. Natomiast na pewno jestem w fazie eksploracji tych rynków, tak żeby się uczepić jakiegoś przyczółku i partnera i wejść na ten rynek z dużą mocą. Myślę, że jakbym miał partnera w Stanach, to bym przywalił. Na pewno. To wszystkie pytania? Proszę. Co jeszcze, jakie media oprócz Billboardu widzisz jako gotowe do takiego skalowania aparatu? Billboard mówisz, tak? Tak. Okay. Jakie jeszcze media? Gazety może? Tak. Billboard duży, taki tu wisi Iron Maiden koncert, tutaj jak szedłem. Co? No, jest. Billboard mały, tam gdzie siedzą ludzie, czyli przystanek, takie rzeczy, bo to z punktu widzenia targetu jest trochę inaczej, jak agencje mi mówiły. Następnie to jest drukowana rzecz w gazecie na przykład, to jest kolejna sprawa. Reklama czy też recenzja na przykład? Czy myślicie, jak to, żeby podpisywać? Nie, reklama bardziej myślałem, nie zgłębiałem się. Bo ja bardzo często, taka własna doświadczenie, że bardzo często podejmuję impulsywną decyzję, no bo zaufany recenzent faktycznie... Tak. Dokładnie. Wczoraj czytałem w Wyborczej taką recenzję biografii Czesława Miłosza i gdyby nam się udało przepuść do tego gościa, który to pisał z informacją pyknij fotę i kup se książkę, to o to nam chodzi, nie? I tutaj tych nośników jakby dzielicie billboard mały, billboard duży, reklama drukowana, to jest jakiś tam podział, jeden. I to też na pewno nas interesuje. Natomiast kolejne to są jakieś, na przykład w Rzepie jest coś takiego, że tam mają dokończają jakiś tam artykuł w internecie, więc pyknięcie fotki, czy coś tam wyzwolenie. Ale żeby się nie rozpraszać, bo siłą, jeżeli mamy czymś wygrać, to tylko koncentracją. To na pewno są to billboardy duże, billboardy małe, reklama drukowana na razie. To jest mój target, żeby w ogóle sprawdzić, coś uruchomić w Polsce, bo jeszcze tego nie uruchomiłem, więc tam pierdzielenie, że będzie coś dużego. Jeżeli przy recenzji będzie wizerunek książki, tak? Bez problemu. Bez problemu. A jak widzę książkę na wystawie albo u kogoś na kolanach obok? Bez problemu. Pykniesz fotkę i my to rozpoznamy. A jak się pomylimy, to pokażemy trzy podobne wyniki na przykład na razie, nie? Bo chcemy, żeby było 1:1. A jeszcze pytanko a propos tych kosztów, kontrolowania kosztów. No, masz bardzo wyraźny cel, rozpoznawanie obrazu. Mhm. On jest trudny, że on generuje rosnące koszty. To jak wtedy z kontrolowaniem kosztów? No to jest dobre pytanie. Trzeba mieć jak najbardziej ogólne pozycje. Trzeba mieć jak najbardziej ogólne pozycje w budżecie, żeby inwestor się nie przywalił. Nie, żartuję. No, mieliśmy taką sytuację, że to podam taki case tutaj, chociaż jak ktoś mi zada specjalistyczne pytanie, to polegnę, bo my sobie kupiliśmy taki serwer na początku, bo wszystko trzymamy na swoim własnym serwerze, nie hostujemy serwera. To jest dlaczego? I sobie kupiliśmy taki serwer, który miał, nie wiem tam ile tego RAMu miał, ale chyba poniżej 20 GB. No i ten serwer, jak uruchomiliśmy tą książkę 90 minut, to się cały, znaczy w sensie wyparował tam ta jego cała moc. No więc stwierdziliśmy, że sobie w Hetznerze wynajmiemy serwery, ale tam się nie da więcej niż mieliśmy w biurze, więc teraz zwiększyliśmy zasoby 3 razy, więc ten RAM przekroczył wszystkie moje budżety, jakie miałem na sprzęt. To jest dobry case. Natomiast, kurde, to jest taki irracjonalne, że jak się tak bardzo coś rozwija, inwestor widzi, że są milestone'y, dlatego ja tu pokazałem na tej prezentacji, że po 80 dniach był pierwszy produkt, po 122, że jest taki napierdzielany rozwój, że to wszystko idzie, to się da wynegocjować te pieniądze, jakoś poprzesuwać i tak dalej. Natomiast na przykład jestem bardzo, bardzo taki sceptycznie nastawiony do tych wszystkich konferencji. Znaczy, fajne są konferencje. Byłem teraz na Geek & Rolla w Londynie, są fajni, Morten Lund, są zajebiści ludzie, Dave McClure, zresztą się znaliśmy z Silicon Valley, fajni ludzie, fajnie pogadać. No tylko progres musi być i tutaj jakby widzę też, na przykład biuro wynajęliśmy sobie od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przetargu, wygraliśmy takie, że jak wszedłem, moi chłopacy w Poznaniu wybrali, to się przewróciłem, bo taki krzak z zewnątrz wrastał do środka przez okno.
To są sposoby na zbijanie kosztów. Mieliśmy na biuro chyba 3000 zł, no to sobie wynajęliśmy dwa za tą kwotę. Jedno tam, jedno w Warszawie. W Warszawie też mam takie oldschoolowe na konstruktorskiej. Także tego typu operacje bardziej mówię, że tutaj jakby szukać bardziej w stałych kosztach jak najniższego poziomu. Choć to jest truizm, bo każdy mówi, żeby koszty stałe mieć jak najniższe, ale i wtedy tak manipulować kosztami, żeby stałe, bo jak nam incydentalnie wyskoczy duży zakup, to inwestor to zrozumie, bo każdy się chce rozwijać. Natomiast jeżeli nam wyskoczą duże koszty stałe na początku, to później one obciążają, działają jak balasty. Trudno jest się przenieść na przykład z jednego miejsca do drugiego. Trzeba być elastycznym, no nie? I to bardziej o tym myślałem. Jak się integrujecie z XML. Ale walimy bazę do nas na serwer. Nie crawlujemy jeszcze, pewnie w którymś momencie scrollujemy, bo nam trochę produktów brakuje, a są takie małe księgarnie, które tam pani na przykład ma dwa koty, siedzą w biurze i ma na przykład 100 książek, które byśmy chcieli mieć, ale ona nie wie, co to jest XML. To jest taki case, natomiast mamy XML-e, pobieramy je do nas na serwery, mamy umowy o poufności, że nie możemy tych danych dalej dalej, bo my chcemy pomijać ogniwo dopytywania jeszcze partnera dalej. Chcemy, żeby szło od telefonu do nas na serwer. Dlatego z Amazonem negocjujemy na przykład, żeby chociaż jakbyśmy wysłali ich bazy, to tam byśmy musieli sobie biuro, jeden pokój dokupić, ale generalnie to jest problem na przykład integracji z Amazonem, ale to kwestia szybkości, nie? Czyli... No właśnie. Także w ten sposób. Na pewno też myśleliście, czy jest sens robić, oprócz odprawy, czy on robi zdjęcie, tak, czy przenosi mnie na którąś z księgarni, jak sobie wybieram, jak jest recenzja? No to jest tak, to marka na serwisie, szybko, na kanapie. Okej. Okay. A tu jest na kanapie? Tam siedzi na kanapie. O, cześć. Chyba maile wymieniliśmy na Golden Line. Dwa razy nam się nie pasowało się spotkać. Nie? To ty? Tak, ja. Ale okay. Macie w portfelu, teraz lubimy czytać, więc nie macie problemu z recenzjami, nie? No, znaczy i tak i nie, bo nie mogę mówić o tam w paru aspektach technologicznych. Natomiast to jest świetne pytanie, bo to jest w ogóle, jeżeli jeszcze mogę, jeszcze? Bo to w ogóle dotyczy takiego całego, to się tam mówi pivot, ale że tam wykonaliśmy pivot, bo jakiś tam pivot wykonaliśmy, ale chodzi o zmianę modelu biznesowego, że my chcieliśmy iść w kategorii typu byliśmy blisko opracowania technologii rozpoznawania etykietki w sklepie RTV AGD i tam pykasz zdjęcie etykietki, rozpoznaje model telewizora i szuka w internecie tańszego. Natomiast oczywiście Ceneo, Allegro, wielcy konkurenci mają ogromne bazy, więc stwierdziliśmy któregoś dnia, że chcemy to zmienić. I chcemy teraz czynić kategorie atrakcyjnymi. Jedną z uatrakcyjnienia kategorii jest dodanie reviews, tak jak mówisz. I tutaj jakby nie mamy nadal partnera do reviews jeszcze. Przepraszam. Ogromny pomysł dla nas to jest wymiana książek. Wymiana gier komputerowych. To jest duży rynek. I tak w ten sposób myślimy o budowaniu kategorii, czyli jedna kategoria maksymalnie ciekawa, czyli recenzje, opinie, ale także... Marzy nam się taki moment, ale to już musi mieć trochę traction, żeby mieć ludzi, którzy chcą, pykają sobie w domu zdjęcie książki, my od razu dodajemy opis i tą książkę wystawiają, bo chcą sprzedać na przykład. To jest jakaś tam wizja przyszłości, ale w ten sposób myślimy, więc opinie, kategorie, gwiazdki, książki na wymianę, książki używane, to jest nasz target docelowy. Także tak, tak. Dostaję to w elektronicznej formie, że mogę de facto to kupić gdziekolwiek, to Empik wam oddając, znaczy pewnie jakoś żeście się dogadali, ale wam oddając de facto swoją bazę, to trochę się zjada sobie ogon. Dlaczego? Bo ja mogę dzięki Empik dostarczył wam bazę okładek, ja dzięki tej bazie okładek sobie rozpoznałem coś i idę gdzie indziej to kupić, tak? Albo idę kupić używane na Allegro. Albo jeszcze... A to każdy by w ten sposób mógł, każda księgarnia w ten sposób mogłaby, że tak powiem, myśleć, nie? No bo jak nam daje taki Selkar na przykład, albo na przykład taka Fabryka.pl, 700 tysięcy książek unikatowych pozycji, to też w tym sensie. Natomiast oni chcą sprzedawać swoje produkty. Myślą w ten sposób, że chcę je sprzedać byle gdzie, byle bym je sprzedał, nie? Jest też obserwowany taki case, to może ciekawostka, że w Polsce na przykład Ceneo często, jak słyszymy od ludzi, nie jest wcale kojarzone z porównywarką cenową, bo ludzie tam wkurzają te wykupywane pozycje u góry, nie? To jest jeden case. To jest jakiś rynek na taką piór wyszukiwarkę cenową.
Jakiś rynek jest tam na pewno. Kolejna sprawa jest taka, że niektórzy nie chcą być w wyszukiwarkach cenowych na przykład, bo im tam zabija to cenę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten case, w którym o tym mówisz, nie obserwowaliśmy tego. Raczej powiedziałbym, że jak ktoś ma myślenie sales, czyli chce sprzedawać, to się wszystkim podzieli, oczywiście obwaruje poufnościami, żeby tego nie udostępniać, ale podzieli się, byleby tylko sprzedawać, byleby jakiś był klient. Zaobserwowałem też taką dużą, że duże firmy, takie właśnie Empik, Selcar, co tam jeszcze, grupa cały internetowy, dom handlowy, z którym współpracujemy, mają znacznie większą otwartość na podejmowanie akcji w stronę mobilnych transakcji. Mali to tak na przykład w Polsce jest dużo jailbreakowanych iPhone'ów, takie w ogóle jest podejście. Natomiast oni często mają unikatowy content. A to myślę, że to jest chyba taki case światowy, nie? Taka ciekawostka. A Merlin? Słucham? A Merlin? No właśnie, kurde, nie gadaliśmy jeszcze z nimi. Słucham? No właśnie, tam Urząd Konkurencji trochę pokrzyżował plany, nie? Tam w jakichś rozmowach jesteśmy z Merlinem bardzo miernych, bo jeszcze nie przycisnęliśmy w tą stronę. Także tam gdzieś pewnie byśmy chcieli z Merlinem się jakoś porozumieć. Choć powiem wam, że na przykład atrakcyjność porównywarki cenowej wcale nie polega... Znaczy, użytkownik, który ma do czynienia z naszym produktem, widzimy po analityce, jaką mamy w urządzeniu, wcale jakby nie dba o to, czy ma duży wybór ceny. Czyli dołączenie... Mamy takie kryteria dołączania sklepu. Albo musi mieć bardzo tanie produkty, albo musi mieć unikatowe produkty, których nie mamy, albo musi mieć program partnerski. Dlaczego? No bo jak ma niskie ceny, to nam wskoczy wysoko w pozycji, czyli użytkownik będzie zadowolony. Jak ma unikatowe książki, to nam poszerzy bazę, czyli coraz mniej będzie wyskakiwało, nie mamy takiego produktu. I trzy, jeżeli ma program partnerski, to bardzo łatwo się zintegrujemy w śledzenie transakcji, bo się okazuje, że małe sklepiki mają jeszcze taki problem, że nie wiedzą, co to Google Analytics, nie wiedzą, jak śledzić użytkownika, który od nas przyszedł i tak dalej, i tak dalej. I teraz taki Merlin jest dla nas teraz, mając takich partnerów, jakich mamy, bo wcześniej był dla nas mega, mega atrakcyjny. Znaczy nadal byłoby fajnie współpracować. Natomiast po pierwsze, jeżeli już mamy Empik, to prawdopodobnie Merlin nie ma tak dużo unikatowych pozycji, jakbyśmy chcieli, żeby miał. Ma program partnerski, natomiast nie ma wcale bardzo niskich cen. Także ja nie mówię, że ja nie chcę Merlina, broń Boże, to oczywiście fajnie było ich mieć, natomiast jakby teraz atrakcyjność takiego partnera dla nas jest troszeczkę inna. Ale ja bym wolał mieć na przykład panią, która ma antykwariat, ma 100 tysięcy książek i ta pani ma unikatowe pozycje jeszcze używane po dobrej cenie. To jest ten świetny case, antykwariaty. Niestety... Kurde, Alma Kota. Właśnie. Jeszcze coś? Z dwóch źródeł. Jedno pewne, drugie niepewne. Pewne jest tak zwany znacznik, czyli system zintegrowany po stronie księgarni. Przykładem taki jest firma Weltbild, która przejęła Świat Książek i KDC Klub dla Ciebie. Oni mają tam jakiś system zintegrowany wewnętrzny, wydają nam numerek, tam PIP 332268, ten numerek doklejamy do urli ich książek i oni jak sobie coś kupimy, to ich system zintegrowany automatycznie wystawia i wysyła fakturę. Tak, tak, to właśnie mówię. To jest przykład taki pewny. I takich systemy, w których wiemy, ma niewiele polskich księgarni. Mają te duże. Empiki, Weltbild, coś tam jeszcze ktoś ma. Jest system niepewny, oparty na przekazywaniu parametru za pomocą linka, czyli śledzeniu w analityce webowej za pomocą kampanii. Przy czym tak, a to się boją dać dostęp do swojej analityki webowej, bo myślą, że będziemy tych danych wszędzie na rynku mówić, więc dlatego jest niepewne, że to już im zaufaliśmy, bo na razie jesteśmy malutcy i nie mamy jakiegoś udziału rynkowego wielkiego, to mówimy tam, nam powiedzcie, ile miesięcznie tych kliknięć było i tych książek, a my wam zaufamy na razie na dobre oczy. Ale Empik nie powie ci o wartości, tylko powie ci o ilości kliknięć, a to jest zupełnie inna. Ja się pytam, skąd wiesz, że jest sprzedaż, a nie, że są kliknięcia. No to ja mówię, że sprzedaż wiem stąd, że Weltbild albo Empik ma tak zwany znacznik, czyli ma numerek, który nam wydaje. Ten numerek, jak ktoś kliknie u nas książkę i ją kupi za pomocą linku od nas, to ta transakcja jest po tym numerku odnotowana w zintegryzowanym systemie zarządzania firmy Empik lub Weltbild. Czyli jest klient o numerku, że 3322 dokonał zakupu. To nie ma znaczenia, czy... Nie. To jest... Znaczy my mamy wglądy w te raporty oczywiście, ale no ja muszę zaufać, że taką fakturę, jak nam wystawili, to mamy, tak? Czyli to jest po prostu ich program partnerski.
Tak, to jest ich program partnerski, ale to jest taka różnica, podkreślam, może niejasno tłumaczę, że ona jest, ten program partnerski ma takie ręce i nogi, bo on jest zakwestionowany w ich systemie zarządzania firmą po prostu. Czyli czy kupił to SaveUp, czy kupiłeś to ty, czy Igor, nie ma znaczenia. Dla nich to jest numerek, który dokonał zakupu i za to mu się coś tam należy, nam akurat prowizja. Tak. Na polskim rynku. Chcesz mieć tak księgarni jak najwięcej. Skąd będziesz wiedział, że są sprzedaże, jaka jest wartość sprzedaży oraz co jest kupowane? U pozostałych. Tak. U pozostałych wiem to tylko na podstawie raportów z analityki webowej, które oni nam generują. Czyli mają taki znacznik, który my sobie z kolei dodaliśmy, się nazywa SaveUp, jakiś tam numerek. I oni w analityce webowej sobie skonfigurowali kampanię i jej cel. Czyli przyszedł użytkownik z linkiem z parametru SaveUp coś tam, czyli tak jakby wszedł z Google'a, skądkolwiek, wszedł od SaveUpa, coś robił na stronie, wypełnił koszyk i dokonał płatności. I ten parametr jest w analityce webowej w Polsce, głównie jest to Google Analytics, oni nam mówią, parametr SaveUp 40 razy w miesiącu skonwertował cel. Tylko i wyłącznie pod warunkiem, że tamten sklep A korzysta z Google Analytics, B i ma zainstalowany moduł e-commerce i on ci udostępni. Dokładnie. Dokładnie tak. Czyli mam na przykład z 36 księgarni, w których współpracujemy, mam takich tam 22-23, które robią jeden lub drugi wariant, pewny lub niepewny. Reszta to jest dla mnie na razie tabula rasa. No i długo jeszcze będzie, nie? I długo jeszcze będzie, to fakt. Ale widzę mniej więcej po swojej stronie, bo mamy oczywiście w SaveUpie zainstalowane narzędzia analityczne, że na przykład wyjść do danego sklepu było w miesiącu ileś set tam, to wtedy mogę sobie oczywiście zgłębiać to, ale oczywiście masz rację, jest to pewien ocean niepewności i niestety no, księgarnie niektóre nie są jeszcze tak rozwinięte, nie podłączają się do programów partnerskich, nie dbają o to i jest to na pewno niepewność, na pewno. To kiedy planujecie jakąś kamerkę dla kota, żeby to pani księgarnie miała autobus? Dokładnie, ostatnio gość mi robił wywiad w Radiu Szczecin i powiedział, że on by chciał taką do znajdowania zgubionych psów. Robisz zdjęcie psa i tam szuka. To jest trudne. Obiekty wypukłe są trudne do zrobienia, bo też ten temat zgłębialiśmy przy okazji perfum, bo zgłosiła się do nas firma, która chciała tą technologię do rozpoznawania perfum. Okazuje się, że to jest zajebiście wymagający case, ale bardzo ciekawy, bo nie wiem, czy wiecie, że perfumy, może nie wiecie, bo ja też nie wiedziałem, co? Po zapachu. Że perfumy, baza kodów kreskowych perfum w Polsce jest bardzo kłopotliwa, ponieważ jeżeli jest, to sklepy internetowe mają bardzo dużo produktów importowanych i kody kreskowe się nie maczują. Czyli można meczować po pudełku lub po butelce. Natomiast butelka w sklepie ma zdjęty kapsel i nie ma punktu charakterystycznego, a butelki są często do siebie podobne, a pudełka w sklepie są często zdejmowane z półek. Ten case jest ciekawy. Tam jak nie mamy jeszcze na razie środków i czasu, żeby to zgłębić, ale jakiś tam case na wypełnienie niszy rynkowej jest, a różnice pomiędzy perfumami w świecie rzeczywistym, a online, to kobiety wiedzą, ile mogą wydać. Dziękuję.